54 osoby, wow! Jedni mówią, że jak się kupi Ultimate'a, to będzie miało się wszystkie dodatki, a inni mówią, że nie. Część osób myśli, że jak gra będzie wyłączona z tej dystrybucji cyfrowej, to już nie będą mogły nigdy w nią zagrać. Niech was to nie zwiedzie, ta duża ilość graczy. Jest nawet chyba więcej osób teraz niż na premierę czwórki. Sprawdźmy, jak wygląda teraz Forza Horizon 4 po odrodzeniu. Okej, więc jestem teraz w trybie dla pojedynczego gracza. Zobaczymy, jak szybko uda mi się dołączyć do online. Niektórzy myśleli, że skoro czwórka zostanie wyłączona z dystrybucji cyfrowej, to że nie będzie można już grać online, ale twórcy jasno to podkreślili i ja też zresztą na swoim materiale powiedziałem, że no, będzie można grać normalnie online, tylko że po jakimś czasie pewnie to online też zostanie wyłączone, ale tylko wtedy, kiedy tych graczy będzie no, bardzo mało w grze. Ale z tego co widziałem, z tego co mi też pisaliście i na Instagramie i w ogóle w wiadomościach i w komentarzach pod filmami, to graczy w Fordzie można spotkać bardzo dużo. No dobra, wbiłem sobie na sesję, zobaczmy ile jest graczy. Na sesji jest 65 graczy na 72, to są wakacje, jest to taka godzina teraz południowa jak sobie gram. Więc na pewno możemy tutaj dużo osób spotkać. Ale popatrzmy na poziomy, zobaczcie. 26, 20 poziom, 34, 29, 41, 35. Tutaj widzę, że ktoś z jedną gwiazdką, więc może jakiś stary wyjadacz. Tutaj 3 gwiazdki, 2 gwiazdki. Tak, tutaj są jacyś wyjadacze, ale zdecydowana większość to są osoby świeże w Fordzie Horizon 4. Zdobyć sobie tam 50 czy 20 poziom, no zdobywa się to bardzo, bardzo szybko. I to są świeżaki wszystko, z tego co patrzę na sesji. Takim wyznacznikiem ilości graczy, ilości osób, które grają w grę obecnie, zawsze był tryb eliminator. Jeśli dobijało się do eliminatora i było tak z 24 osoby, to było dobrze w Fordzie Horizon 4 po premierze Fordzy Horizon 5, nie? Ostatnio zresztą sobie sprawdzaliśmy, jak Forza Horizon 4 wygląda w 2024 roku. Też możecie sobie zobaczyć ten materiał, tam wszystko sobie testujemy, te funkcje, nie funkcje gry i tak dalej. I normalnie można sobie grać. Jeszcze teraz dodać te promocje i w ogóle to naprawdę jest bardzo fajna giera i niedroga, która mocno się nie różni od piątki, nie? No. Dobra, no to sprawdźmy sobie tryb eliminator, jak szybko będzie się ładować. Wcześniej jak grałem, to naprawdę tak 24 osoby, 27, 30 czasami wieczorem można było spotkać. Teraz jest taka godzina południowa, zobaczymy ile osób spotkam na eliminatorze. Czy faktycznie jest taki wysyp, jak mówią to osoby w internecie? O kurde, ale fajnie ciśnie ta BM-ka. Chyba ją do driftu zrobiłem, to jest BM-ka z dodatku, którego już nie możecie kupić. Trochę słabo ze strony Playground Games, czy w ogóle sklepu Xboxowego, że nie możemy sobie kupić już dodatków do Forza Horizon 4. Oni wraz z pojawieniem się tego komunikatu, że Forza Horizon 4 zostanie wycofana z dystrybucji cyfrowej, powiedzieli, że w tym samym momencie znika możliwość dokupienia jakichkolwiek dodatków. Ja sobie kupiłem wszystkie, ale jak ktoś no chciał sobie dorwać gdzieś teraz na promce może te dodatki, czy nie wiem, kupić sobie, żeby je przetestować, no bo kupił sobie grę dużo taniej, prawda? No to lipa, już na przykład taką BM-ką sobie nie pojeździ. Szkoda. Okej, okay. Eliminator ładował się dosyć długo, dłużej na pewno niż w piątce, ale zobaczmy ile osób dołączyło. Ja sobie pójdę na tą moją ulubioną drogę do farmienia dropów. One! I jedziemy. A, 54 osoby, wow! O kurde, serio? I ta gra miała swoją premierę kiedy? W 21 roku? Nie, w 21 miała chyba piątka premierę. 53 osoby! Wow, ale teraz mogę nagrywać tu odcinki z Eliminatora i będzie naprawdę mega dynamicznie. Tutaj mamy jakiś drop, widzę, że tam już jakiś gracz jedzie, proszę bardzo. Toyota Supra, o nie, chłopak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł to brać, czekaj, czym to ja tu brałem? Tym? O, tym, okej.
Toyota Supra, najgorszy samochód w eliminatorze, ale jedziemy. Tutaj już widzę, właśnie, powinno być dużo świeżych graczy, nie? O kurde, to jest może dobry moment, żeby sobie wbić i się ponabijać z tych graczy, którzy dopiero co zainstalowali grę, nie? No dobra, tutaj mamy jakiegoś typka, zobaczmy. Będzie mi się pokazywał nickname tu w eliminatorze. Czekaj, gdzie mam budzik? O, dobra, mam klakson, włączył mi się. Nie wiedziałem, którym przyciskiem tu na kierownicy ma. O kurde, tamci się będą zaraz ścigać między sobą chyba. Albo może nie wiedzą, jak się wyzwać na pojedynek. Wiedzą chyba, niestety. Ty, chyba nie wiedzą. Nie, dobra, wiedzą. Okej, okay. Wyzwali się na pojedynek, niestety. Ej, ta gra wygląda naprawdę ładnie. To jest najlepsza, najładniejsza na pewno gra wyścigowa, jaką możesz kupić teraz na tych promkach na Steamie. Nie wiem, czy te promki jeszcze są dostępne, ale można było za 7 dych kupić Ultimate'a i zwykłą, standardową wersję, no dużo jeszcze taniej. Nie pamiętam to dokładnie ile, ale musicie sobie zobaczyć na Steamie, czy to jeszcze jest dostępne. Bo jak jest, no to kurde, jak ktoś nigdy nie grał w czwórkę, to tym bardziej bardzo się opłaca. Bo jest to giera, w której na pewno spędzisz dużo czasu, chociażby podziwiając wspaniałe modele samochodów, które są naprawdę wykonane bardzo, bardzo ładnie. Dźwięki samochodów są okej, one brzmią fajnie, nie? One może nie brzmią realistycznie, ale brzmią fajnie, więc tam na pewno też będzie ciekawie dla ucha. Ale moi drodzy, no niech was to nie zwiedzie, ta duża ilość graczy teraz w Forza Horizon 4. Ludzie przyszli tutaj, dlatego że jest to darmożka, nie? I dużo osób się rzuciło na czwórkę. Na pewno są takie osoby jak ja, którzy nostalgicznie sobie tutaj przyszli i chcą sobie pojeździć po Wielkiej Brytanii, nie? Powspominać te czasy, kiedy była premiera tej gry. O, czekaj, bym chyba miał pojedynek. Jest Mini Coopa! Jedziemy. Tak, więc jedziemy. O, okej. Okay. Mapka. Dobra, możemy sobie spokojnie jechać. To jest tak naprawdę ostatni oddech Forza Horizon 4 teraz, jeśli chodzi o ilość graczy i naprawdę opłaca się teraz wbić do gry, żeby się pobawić. Zwłaszcza, że są nowicjusze. No, powinno być na pewno dużo nowicjuszy, z którymi będzie można się ciekawie pobawić. To już jest taki ostatni oddech tej gry, zdecydowanie. Już się kończy licencja na większość samochodów do Forza Horizon 4, dlatego nie może być ona sprzedawana w dystrybucji cyfrowej. Jeszcze będzie można ją kupić gdzieś tam na jakiejś płycie czy coś, chociaż nie wiem, gdzie to można by było dostać. Może warto by było teraz sobie wykupić gdzieś te gry i potem je odsprzedawać na Allegro za jakąś większą sumkę. Ja na przykład chciałem upolować sobie dodatek do Forza Horizon 2, bo tamten dodatek też zniknął z tej dystrybucji cyfrowej. To był chyba jakiś taki rajdowy, nigdy go nie przeszedłem, a bardzo bym chciał. Dwójka to jest moja pierwsza Forza i strasznie, strasznie fajnie sobie tam spędziłem czas kiedyś, więc no też nie mogę tego zrobić, nie mogę kupić, nigdzie nie mogłem sobie zdobyć tego dodatku. Żałuję bardzo, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby go gdzieś sobie ogarnąć. Bo to chyba było sprzedawane w dystrybucji cyfrowej, a już kodu raczej też nie znajdę. No i zobaczcie, 38 osób nadal. Nieźle. To robi wrażenie, to masz, mam takie teraz wrażenie, jakbym grał czwórkę zaraz po premierze albo coś. Bardzo fajne uczucie, musicie spróbować. Okej, okay, nie wiem, w którą stronę teraz pojedziemy, bo jesteśmy chyba w środku strefy. Mini Cooper znowu? Czemu oni nie biorą samochodów w ogóle żadnych? Ty, pociąg tam jechał, no tak, ja zapomniałem, że tu jest parowy pociąg. Ekstra. Jedziemy gościa gonić, Mini Coopera. Ciśniemy świeżaku. A jak? Chodź świeżaku. Zero skrupułów. Kurde, tam jakaś naczepa stała z kłodami? Ja już zapomniałem tych wszystkich rzeczy, które tutaj były na mapce porozstawiane. No i sam fakt, że mamy tutaj porę roku, takie z prawdziwego zdarzenia, nie? Że tam pora sucha, mokra. Ja z grubsza wszystkie pory wyglądają tak samo. Tak więc tak, teraz to będzie wyglądać w ten sposób, że będzie można sobie oczywiście grać online jeszcze bardzo długo.
i jeśli sobie kupicie teraz na promce Forzę, to naprawdę nic nie tracicie. Zagracie sobie, aż wam się znudzi. Ale to już jest takie ostatnie tchnienie dla osób, które grają powiedzmy od premiery, mogą sobie wbić, bo jest dużo osób, na pewno fajniej się będzie grało niż jak było mało osób, nie? Ale to już jest takie ostatnie tchnienie i po jakimś czasie ta gra po prostu będzie stopniowo wygasać, prawda? Zwłaszcza, że po chyba 18 grudnia tego roku nie będzie można już kupić tej gry w ogóle, chyba że tam w jakiejś drobnej sprzedaży na płytach, a co za tym idzie, nie będzie nowych graczy. Więc ona będzie, no, umierać po prostu, krótko mówiąc. Nic się tutaj nie wydarzy. Będzie jeszcze ta aktualizacja backstage, gdzie będzie można zdobywać sobie samochody jakieś tam unikalne. Ja na pewno z tego skorzystam, bo wielu samochodów nie mam tutaj w Forza Horizon 4 zdobytych. Gdzieś tam przegapiłem, gdzieś tam nie zdobyłem sobie z playlisty festiwalowej. No i tak w sumie wyszło, że mój garaż jest taki niepełny. Chciałbym go sobie zapełnić. Czekaj, nie pamiętam, jak się tu jechało. Gościu na pewno źle pojechał, bo tu są te budynki. Pamiętam, że w mieście trzeba, no, raczej trzymać się tego GPS-u, żeby przetrwać. Chyba wyszedł z pojedynku, tak mi się coś wydaje. Porsche Cayenne. I cała ta akcja z wycofaniem gry z dystrybucji cyfrowej, to nie jest tak, że Microsoft się na wszystkich wypiął i że nikogo nie lubi. Oni tak zawsze robili z tymi grami, zawsze tak było od Forza Horizon 2. Gry to jest biznes, trzeba to tak traktować. Co lepsze, Audi RS6 czy Cayenne? Zaryzykuję, wezmę Audicę. Oho, mamy kogoś. 13 graczy zostało. Oj, coś czuję, że będzie ciężko, że on raczej jest lepiej skierowany niż ja. Ale spoko, ja mam Audi. Nie jadę, jadę według GPS-u w mieście, w Forza Horizon 4, jak jesteście, zawsze według GPS-u. Lepiej nie ryzykować. Ale tylko w mieście, bo jak jesteście poza miastem, no to już wiadomo, że należy skracać, ale też z głową, poznać dobrze mapkę. Bo inaczej ciężko, oj, ciężko będzie. Może jeszcze coś z tego... Dobra, jestem czwarty. O proszę, odpaliłem wyścigi zespołowe i mamy 11 na 12 graczy. Zobaczmy, ktoś wziął Ferrari na rajd? Zobaczmy poziomy. O, ja mam najwyższy poziom. Piąty poziom ktoś ma i wbił tutaj. Okej, jest ktoś, kto ma 173, jest ktoś też z dwiema gwiazdkami. Jest ktoś z jedną gwiazdką. No czuję, że ten team czerwony będzie miał trudniej. Pamiętam, że tego rama miałem wykokszonego, że to był jakiś tuning taki cheaterski zrobiony albo coś takiego. Ty, jakiś achievement, a nie, to chyba jest z playlisty czy coś. I cyk, ouu. Barierki na rajdzie? Dobra, zaczyna się walka. O nie! Myślałem, że checkpointu nie zaliczę. Ej, ludzie wzięli zombie. Zaraz zaczną wychodzić, jak się zorientują, że wzięli złe auto. Do rajdu przełajowego ktoś wziął obniżone Ferrari, takie starsze. Nie wiem, co to był nawet za model. Ale fajnie się ściga, te zespołowe wyścigi są naprawdę spoko. Szkoda, że brakuje tej opcji. Nie, tak piątka się zrobiła jeszcze taka bardziej jałowa pod kątem rywalizacji niż czwórka. W czwórce mamy nawet rankingowane wyścigi. Aż jestem, myślałem, że oni w piątce to dodadzą po jakimś czasie, ale stwierdzili, że to będzie chyba mniej family friendly, jak ktoś tam będzie gorszy. Nie wiem. No tak czy inaczej brakuje trochę tej rywalizacji. Nie żeby tam była z tego od razu Forza Motorsport, czy jakaś Assetto Corsa, czy iRacing, ale tak żeby to było coś takiego, no, więcej tej pikanterii by się na pewno przydało, a już na pewno by nie zaszkodziło, nie? I proszę bardzo, team niebieskich na przodzie. Ale tak, pełny skład. Wow. Jedna osoba chyba nawet nie dojechała do celu, albo coś. A jednak standardowa Forza Horizon 4. Tutaj skończyliśmy wyścigi i bardzo długo się czeka. I doczytywanie wyścigu było dosyć długie, ale też koniec. No, skończyłem tu jakieś, nie wiem, 3 minuty temu i dalej nic się nie stało, jestem na tym samym ekranie.
Wiesz, tutaj jestem origowany stanowiskiem i mogę tylko siedzieć i czekać. Nie mogę sobie rzucić pada, prawda? Oh well, chyba będzie trzeba Alt F4 zrobić, bo... szybciej będzie uruchomić grę od nowa, niż czekać, aż się skończy ten wyścig. To znaczy... to. O, niestety nie wszystko działa tutaj dobrze. O, ale właśnie, mamy tu na przykład Triala. Zobaczymy, czy kogoś mi tu wyszuka. O, Trial to też jest ciekawa sprawa. Dawno, w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem Triala w Forza Horizon 4. Znajdź drużynę i przejdź do normalnych zawodów. Okej, nagroda Z4. Bardzo podoba mi się to menu, bo od razu widzimy, co wygrywamy, co i jak. Czy będziemy jechać? Nie? Tak jak sobie odbieramy to z mapy. W piątce sobie odbieramy to z tej listy, co też jest spoko, no ale... Aha, tam mieliśmy jeszcze możliwość sprawdzenia sobie. Sprawdź samochody, które mogą uczestniczyć w tej konkurencji i możemy sobie podejrzeć wszystkie fury, które mamy w garażu, które mogą brać w tym udział. O, nawet moja BM-ka Jamesa Bonda. No właśnie, tego dodatku nie można sobie kupić, niestety, szkoda już, nie? Ale tak, trzeba teraz poczekać, aż się zawody zaczną za minutę. Zaraz... Nie, dobra. Wszystko jedno, to i tak w tych zawodach się zarejestrowałem. No i teraz czekam sobie 53. Może ja odpalę sobie jakiś stoper, jak się odpalą te zawody? Jak się skończy już to odliczanie, ile będę musiał czekać, aż już w końcu ruszymy? Wypadałoby to sprawdzić. Bo coś ten tryb online, no dalej... Z czwórką zawsze były takie problemy. To nie jest kwestia tego, że oni teraz wyłączają te serwery i działa to jakoś gorzej. W czwórce zawsze był problem z trybem online i z tymi wyścigami. Odkąd pamiętam, były kłopoty z tym, żeby to normalnie jakoś działało. Na zasadzie, żebyś mógł sobie tak na spokojnie pojeździć i żeby wszystko wczytywało się tak szybko, jak się wczytuje w Forza Horizon 5. Okej, 2, 1 i startujemy. Naciskam, żeby dołączyć, czekamy na graczy i zobaczymy, ile będę musiał czekać, aż faktycznie się to odpali. Dobra, sportowa klasyka. I dalej, minuta 12 już minęło. Nie mam kontroli nad autem teraz. Poszczególne etapy wczytywania trwały dosyć szybko tutaj, jeśli chodzi o Triala. Więc tu nie było problemu. Ej, pełny skład! A nie, bo to są boty, okej. Okay. 6 graczy to są gracze, a reszta to są boty. No tak, na tym polega Trial. Ale normalnie się wszystko wczytało, nie czekałem jakoś długo. W przypadku wyścigów online czekałem znacznie dłużej, żeby się to odpaliło. Jeszcze sobie to dokładnie sprawdzimy z zegarkiem w ręku. Wow, kurde, miałem kierownicę skręconą. No to let's go, zobaczymy, jak pójdzie. Lecimy Triala. Pełny skład, znaczy, że 6 osób jest, reszta to, tak jak powiedziałem, boty. Nie popatrzyłem na poziomy tych graczy, którzy ze mną jeżdżą, ale raczej mieli niskie, no dużo jest teraz nowych osób. Tutaj jakieś Forzaton, Lato, Nara, coś tam zrobiłem, jakiś challenge albo coś. I fajnie wygląda ta grafika, tak trzeba przyznać, nie? Na pewno jest to teraz najtańsza gra wyścigowa z taką grafiką. Jeśli liczyć te promocje. I absolutnie nikt z was nie powinien przegapić tej promki. Ej, ale właśnie, bo część osób myśli, że jak gra będzie wyłączona z tej dystrybucji cyfrowej, to już nie będą mogły nigdy w nią zagrać, a to jest nieprawda. Bo będzie można w nią zagrać, ile będziesz chciał i kiedy będziesz chciał. Aż właściwie, no, ja do tej pory mogę sobie wbić do Forza Horizon 2 albo do Forza Horizon 3 i sobie tam pograć, co zresztą niedługo zrobimy. Po prostu nie działa tam już online, bo nie było tam dużo graczy, jak wyszła czwórka i potem piątka. O, teraz widać poziomy i... No, sami nowicjusze, same żółtodzioby praktycznie. Jedna, dwie osoby mają po jedną gwiazdkę przy poziomie, także mają tam, ile to, 289 i 206, a tak to 20 poziom. Tutaj w Forza Horizon, wiecie, no, to poziomy wbija się bardzo szybko, więc 20 poziom to naprawdę jest pół godziny po zainstalowaniu gry. Ciekawe,
rzecz gracze ogarniają, że to jest wyścig zespołowy i tu mamy współpracować. Raz bot mnie zepchał. Jak mają taki niski poziom, to mogą tego nie ogarniać. Ba! Osoby z wysokim poziomem tego nie ogarniają i spychają swoich ziomeczków, z którymi mają wygrywać wyścigi, nie? Ale tutaj widzę, że chyba problemów z czytaniem nie ma. Okej, ciśniemy. Tu będą te serpentynki. Śmiesznie się grało, tak jakbyś włączył sobie jakiś tryb łatwy. Raczej trafiasz na takich słabszych graczy. Co może być fajne, nie? Zwłaszcza dla weteranów. Ach, strasznie lubię te serpentynki tutaj, jak się tak wspinamy wysoko i widać od razu po prawej stronie, jak wysoko żeśmy wjechali. No, przewyższenia nie są tak potwornie duże jak w piątce, gdzie wjeżdżamy sobie na ten wulkan, ale chodzi o to, że ta skarpa jest tutaj taka bardziej agresywna, nie, niż w piątce. Tam, żeby faktycznie było widać ten taki drop, to byśmy musieli jechać tą częścią szutrową albo zrobić ten taki wielki skok koło radioteleskopu. What the hell, co to było? Strasznie mnie płot wysprzęglił. Czekaj, bo ja tu chyba jeszcze ogarnę to. Dawaj, Lotus! Rzucam nim. Ty, no ekstra! I cyk, kolejny wyścig wygrany. Graczy nie widziałem daleko. No kurde, dziwnie się gra. Ja zawsze gdzieś tutaj byłem na samym końcu, jak grałem na kierownicy. Ale trzeba przyznać, że w czwórce jak grałem na kierce, to jeszcze byłem też noobem w obsługiwaniu kierownicy i ciężko mi było wygrać cokolwiek, a teraz w trybie online pierwszy, wow. Nie żeby poziom graczy i ich doświadczenie miało tu jakiś wpływ, absolutnie. I cyk, skończyłem, czyli zdobyłem sobie... O, BMW Z4 Roadster, weźmy sobie tą furkę. Moje samochody, ile mam w ogóle samochodów? 880, część z tych samochodów to są jakieś tam kopie. Z18, to był 19, a to ten, okej. To będzie ten samochód, teraz sobie w trialu go zdobyłem. Nie wiem, czy on jest jakiś unikalny. On jest też w Forzie Horizon 5. I w Forzie Horizon 5, uwaga, nie ma otwieranego automatycznego dachu. Możecie sobie zobaczyć test tego samochodu na Zachar Off chyba, na kanale Zachar Off. I tam widziałem, że ten samochód ma automatyczny otwierany dach, ale w Forzie Horizon 5 no nie udało się niestety zrobić, żeby miał otwierany automatyczny, a czwórka otwieranych dachów w ogóle nie miała. Czyli w sumie jak piątka, no bo w piątce też to praktycznie nie działa w żadnym aucie, nie? Tak czy inaczej, no w piątce ten samochód brzmi na przykład lepiej. I dużo by tutaj porównywać czwórkę do piątki, ale no zobaczcie na te widoki. Ach, to przepiękna gra, można tutaj naprawdę spędzić masę godzin i fajnie się pobawić z całą rodziną i za te naprawdę parędziesiąt złotych. Aż muszę sprawdzić na Steamie, czy dalej jest promka na Forzunie. Aż sobie zainstalowałem tą steamową wersję. Kurde, 42 zł za standardową wersję i 72, 43 można tak liczyć. Minus 80%. To jest naprawdę sztos. Nie ma niestety możliwości, zobaczcie, nie ma tutaj już tych dodatków. Można sobie, o, piątka jest na promocji za 125 zł. Można sobie kupić i wersję premium, bo tutaj już się to nie nazywa Ultimate, tylko premium, za 200. No i tutaj już możemy sobie dodatki kupić, bo jeszcze piątka nie jest wyłączona z tej dystrybucji cyfrowej i długo nie będzie, więc będzie można sobie te dodatki tam nabyć, jeśli by ktoś chciał. Ale mówię, no nie jest to jakaś chyba duża strata. Czekaj, Content Fortis Game, Mitsubishi Carpack, jest tylko jeden dostępny, to ciekawe. I możecie sobie kupić Galanta VR6, chyba że to jest w mojej bibliotece już.
Likewise Game. Ciekawe, że to można kupić, bo DLC miały być już wyłączone. Bardzo ciekawe. Jak kupicie sobie wersję Ultimate, to możecie sobie jeszcze ten dodatek mieć. Tutaj chodzi o takie dodatkowe karpaki, które nie zawierały się w wersji tej Ultimate, ale o tym nagram oddzielny odcinek, bo tutaj też trwa dyskusja w internecie, że jedni mówią, że jak się kupi Ultimate'a, to będzie miało się wszystkie dodatki, a inni mówią, że nie. A prawda jest taka, że no, jak się kupi Ultimate'a, to nie będzie się miało właśnie wszystkich dodatków. I tak, i Fortune Island, no myślę, że dla tej mapki warto sobie tego Ultimate'a kupić. Bardzo fajna jest ta strefa driftowa, tutaj można sobie potrenować. Jest dosyć trudna, bo mamy takie sekcje, gdzie są duże różnice terenu i łatwo przesterować jest samochód, jak się jedzie od góry. I ja tutaj naprawdę zjadłem zęby, jak się uczyłem driftować na kierownicy. Ale tak, zobaczcie, na Fortune Island jest chyba sporo graczy, lista graczy. 24 osoby na 72, więc jest tutaj już trochę mniej, ale zobaczcie same niskie poziomy. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o Forza Horizon 4. Oczywiście mam jeszcze ten dodatek Lego, ale on nie jest mój ulubiony. Wolę Fortune Island zdecydowanie. To taka bardziej realistyczna mapka, nie? Co powiecie o zwiększonej liczbie graczy w Forza Horizon 4 teraz? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, cześć.